Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Kolejny odcinek ABC2. Dzisiejszym gościem jest Marcin Domagała. No wszyscy znamy Marcina. Ciekawy jednak jestem, jak poradzi sobie z naszą zabawą słowną, którą już za moment zaczynamy. Aby cadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. Bo jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Marcin, wiem, że to jest zawsze trudne zacząć, no ale może jak już ta pierwsza literka przejdzie, to potem będzie łatwiej. A jak? Aneta. Aneta. Żona. Żona. Takie chyba najlepsze skojarzenie może być. No, pierwsze. I pierwsze. Żona, która mnie wspiera w tym, co robię i dzięki temu mogę robić to, co robię i poświęcać tyle czasu na to, co lubię i to, co kocham. No to jest chyba najważniejsze, prawda? Tak, to że wsparcie i wyrozumiałość, bo jednak więcej czasu tak naprawdę się spędza w pracy zawodowej, a później w pracy na treningach, także no, toleruje, to wspiera, także mam duże wsparcie i to jest najważniejsze. No to zdecydowanie najważniejsze, łatwo się pracuje, nawet wtedy, kiedy coś nie wychodzi, prawda? No ja próbuję pracy do domu nie przynosić, ale... Wiem jak jest, że nie zawsze się uda, szczególnie jak są jakieś rzeczy, które ciążą gdzieś tam w głowie, nie? I nie da się ich pozbyć. No tak, ale to 4 lata ostatnie, co były, to oprócz tego roku, w którym były dobre momenty, to poprzednie zadowolony się wracało do domu po meczu. No to widzisz, no to znaczy się, że jakaś równowaga w przyrodzie jest. Zobaczymy, co będzie później. Bejak. Bliźniak. Bliźniak. Znak zodiaku. Co mówię? Znak zodiaku. Nie wierzę w żadne horoskopy, ani jakieś przepowiednie. No takie pierwsze skojarzenie. A jaką osobą jest bliźniak? No w sensie, jak żona mówi, że mam dwie twarze. No. Bo jako trener inna, a w domu jako inny. Nie? Gdzieś na blisku przy linii dużo mówię, a w domu trochę mniej. Tak. Ale to muszę ja sobie równoważyć. Wie co powiedzieć? Cejak. Cinek. Cinek. Pseudonim, który mam od najmłodszych lat i tak naprawdę większość ludzi mi kojarzy jako Cinek, a nie jako Marcin Domagała. Ale jest coś w tym, bo jak ostatnio mnie pytał kolega, kto dzisiaj będzie gościem i z kim będę nagrywał to spotkanie, to w pierwszej kolejności właśnie rzuciło mi się Marcin i zaraz powiem, czekaj, Cinek. I dopiero po chwili Domagała. To ja mam często. Tak, znak rozpoznawalny, także no więcej kojarzy ludzi od Rzecinek niż Marcin Domagała. No dobra, Dejak. Były Sokol. To jest klub, który, szkółka najpierw, którą założyliśmy z bratem, 8 lat już minęło w tym roku, a od 5 już jest klubem, także... To jest nasze takie dziecko z bratem. Od samego początku, jak które powiem, się rozwija dobrze, to... fajnie to funkcjonuje, coraz więcej. Coraz więcej o was słychać, tu wygramy, wygrany mecz, tutaj ja, jakieś nowe osoby przychodzą, prawda? Tak, podpisujemy też jakieś tam umowy z partnerskimi klubami, próbujemy gdzieś to, żeby to fajnie wyglądało, dzieciaki zadowolone. No dobrze, słuchaj, takie rzeczy najważniejsze, jak się to wszystko dobrze toczy swoim torem, to zawsze łatwiej jest planować przyszłość. Tak, ale to jest dużo pracy i rzeczy też jako klub, ale dzięki Bogu mamy taką fajną kadrę i ludzi, którzy nam pomagają, żeby to funkcjonowało, bo bez nich byśmy tego nie pociągnęli wcale. No to prawda, to jest ciężko. Ejak! Ciężko. Emeka przed chwilą do mnie dzwonił, także to jest pozytywna postać, którą gdzieś tam w Górniku była przez parę miesięcy, trochę nam pomógł w niektórych meczach. Mówię o Rolandzie, tam Ukraińczyku, który był u nas, ale to tak pozytywna postać, że jak tylko mówię, to się uśmiecham, bo fajny człowiek w szatni, poza szatnią i na boisku.
wszystko. Ja tak ostatnio po rozmowie z Brazylijczykami, którzy grają w zdroju, właśnie miałem podobne podejście do osobowości. Ci ludzie przyjeżdżają. On ma inne podejście, prawda? Do życia, pozytywne. Cieszą się ze wszystkiego. No. Czy wygrywasz, czy przegrywasz, on jest zawsze uśmiechnięty i to się liczy najbardziej w tym temacie. No dobra, słuchaj, F jak? Futbol. Cóż innego? Coś innego mogłoby być. To co człowiek żyje, całe życie tak naprawdę. Jak nie na boisku, to w domu przed telewizorem. Także... A no właśnie miałem pytać, ile ty meczów oglądasz tego rekreacyjnie? Muszę mojej żony powiedzieć za tę okazję. No tak, to ona nie widzi innego programu, więc sportowe. Tak. I nie ma pretensji? Nie, uczy się razem ze mną. Na pewno wie co to jest spalone i ci narysowała i wytłumaczyła. Tak? To jest już sukces, słuchaj, to taki sukces, duży sukces, nie? A powiedz... Nie, nie ma pretensji, już mówiłem, wspieram je we wszystkim. Także. Przyzwyczajona z 19 lat małżeństwa, także już wie. No, wiadomo, że to jak zawsze to mówię, poukładane idzie w parze, nie? Ale słuchaj, był półfinał Ligi Mistrzów i półfinał Eurowizji, co oglądaliście? Nie, no nie wiem, jak się widzisz, to jest zdrowe podejście do tematu, bo wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, a są związani ze sportem, to właśnie nawet nie wiedzieli, że jakaś Eurowizja jest. Wiem, że śpiewałem. Po co to nie było? G. Jak? Górna. A, co mogłoby tu być? No, takie pierwsze skojarzenie. Ostatnie lata. No, praktycznie od zawsze, od małego. Ale już ostatnie, nie wiem, 5-6 lat. Takie naprawdę poświęcenie i dużo serca oddanego w ten klub. I pracy tak naprawdę. Coś tam się udało zrobić z niczego tak naprawdę. Nie wszyscy pamiętają, no, że 4 lata temu, jak wycofano klub z 4. ligi, no to... Większość albo odeszła, albo tak krótko powiem, uciekła z klubu. Na trening pierwszej drużyny, której nikt nie wierzył, że w ogóle ona będzie, bo tydzień przed ligą się dowiedzieliśmy, że jedna z drużyn będzie tam gdzieś tam dzięki kibicom, zarządowi, innym ludziom, piłkarzom, tym co zostali. No, udało się gdzieś tam wystartować, ale na pierwszym treningu miałem 5 chłopaków, w tym 3 seniorów. No ale widzisz, dzisiaj jesteście w 4. lidze i ta drużyna no, ma taki teraz kolejny, taką zadyszkę. Trochę przez reorganizację, prawda? Bo gdyby nie to, to byście się na pewno utrzymali. Może nie drużyna, ale klub może nie przygotował się aż do takiego poziomu i takich wydatków, jakie są w 4. No to się zgadza, to jest ciężko. No, może myślę, że o drużynie nie można złego powiedzieć. Gramy najmłodszym składem w całej 4. lidze. Prawda. Jeśli chodzi o naszą grupę, najwięcej mamy wychowanków. Na tych wychowankach gdzieś tam jest to oparte i ja z tego jestem zadowolony, bo nie twierdzę, że zrobiliśmy coś słabo, więc po prostu no, takie mieliśmy warunki i w tych warunkach musieliśmy pracować. No, zgadza się, to jest bardzo zdrowe podejście, bo tak na dobrą sprawę nic, nie musisz się już tak martwić tym, nie musisz się rozmyślać. Masz taki materiał, jaki masz i to musisz przerobić. A wyniki jakie są, takie są, bo ja uważam osobiście, że drużyna gra naprawdę nieźle. Wyniki są też przyzwoite, tylko tyle, że trafiła was teraz reorganizacja, która sprawi, że no niestety ta spadek... O rok za wcześnie awansowaliśmy, bo myślę, że gdybyśmy teraz awansowali, może klub był trochę lepiej przygotowany do tego sezonu, żeby wiedział jak to wygląda, a przeskok między okręgówką a 4. ligą był naprawdę bardzo duży. No bez wzmocnień, a tylko wzmocnieniami byli juniorzy, tak. Ale na tych wychowankach ja jestem zadowolony. Daliśmy by zagrać i dajemy grać tym swoim chłopakom, oni serducho i charakter gdzieś tam tego zostawili. Też się uczą z szatni seniorskiej, bo większość tych chłopaków debiutowało w seniorach teraz w 4. lidze. Tak? Ale to widzisz, to jest już jednak jakiś wyznacznik debiutować w seniorach w 4. lidze? No tak, no ja przypomnę taki Adaś Czorny, 16 lat. Wszystko od deski do deski. Wyniki są, bo nie są to złe wyniki, choćby ostatnich kilka spotkań. Wiadomo, trafia się często na te zespoły lepsze, bardziej doświadczone, wtedy jest gorzej, ale gdy tak jak ostatnio, choćby te wasze mecze w weekend majowy, no coś jednak pokazały, dobra praca potrafi dać efekty, prawda? No czekaj, bo się trochę zapędziłem. Będziemy chyba przy literce H. Dobrze pamiętam. Jak? Ciężko. No, popatrz. Pierwsza zadyszka.
Jak historia? A widzisz, dobry temat. Co lubisz historię? Zdawałem maturę z historii, a teraz akurat są czas maturalny, także no, wolałem matematykę odpuścić, a zdawać historię się taki miałem. Możliwość. Taką możliwość. No. Zdawałem maturę 25 lat temu, także trochę minęło. A pamiętasz, o czym pisałeś? Czy teksty źródłowe? Nie, to było coś związane z II wojną światową czy coś. Ale do dzisiaj oglądam Włoszańskiego, coś mi tam zostało. Ale widzisz, powiem ci, że to jest taki wątek, który bardzo często jest poruszany przez trenerów. Nie wiem, czy to jest jakaś taka nasza, czy też wasza umiejętność, bo 90% osób, z którymi jakąś okazję miałem rozmawiać, to zdawało właśnie historię na maturze. I nie, no, przynajmniej z tego naszego miałem taki wybór, że matematyka albo historia, no to powiem szczerze, z matematyki to już do dzisiaj nie potrzebuje. Nie, no to ja wiem, czasami się pomaga dzieciom w szkole podstawowej, to te zadania już są. No ja zostałem na pomaganiu dziecku w matematyce, dopóki zadania tekstowe nie zaczęły. No dobra. Odpuśćmy temat. Okej, okay, i jak? I jak? Internet? O. Bez którego chyba ciężko teraz żyć. Tak? Ale to jak ty to uważasz? Zmora czy pomoc? Nie, to zależy kto jak korzysta. Tak? No, kto się zbalansuje, no to jest pomoc i wiedza taka, z której wcześniej nie chciałem było. A na co dzień, jako trener, jako wiesz, a to tak, no, jak tego, takie coś no, pomoże? Tym bardziej, że teraz jestem na klinicie UEFA i korzysta się z różnych programów i treści, które są w domyśle. Bez tego ja się nie widzę. No widzisz, a kiedyś naszym internetem to były gazety, książki, no, tak, encyklopedie. A komputerem Atari, który się wybywała gra. No i nie zawsze się wgrała, nie? Tak. No, też pamiętam te przygody. Gdzie teraz chłopaki gdzieś tam sobie nie wyobrażają, że kiedyś nie było konsoli. No to jest prawda, konsoli, telefonów, przecież dzisiaj telefony komórkowe mamy wszyscy, czasami po kilka sztuk, a kiedyś tego nie było po prostu. Za pierwszy kontrakt górniki to właśnie pierwszą wypłatę to już kupiłem sobie telefon. No i zobacz jakie miałem skojarzenia. Tak. Jeszcze wtedy pewnie bez internetu. Bez? No, dobra. Ale z klapką. A, czyli już nowoczesny, tak? Choć pewnie jeszcze nie dotykowy, nie? Nie, nie. No właśnie. Do drogę. Teraz weź powiedz dziecku, tata, co to był telefon nie dotykowy? W 98 rok, za pierwszą wypłatę, gdzie zawodowo kontrakt podpisałem w Górniku, to pierwsze wypłaty poszliśmy notabene z Marcinem Owaskim do Ery. Aha. Na Peskę kupiliśmy tylko. No więc to jest naprawdę w tamtym okresie to było coś. Taki wyznacznik sukcesu tak naprawdę, bo nie każdego było na to stać, rozmowy były drogie, same telefony tanie też nie były, zasięgu nie było za bardzo. Też nie, bo to każda sieć miała niektórych tylko miejscowościach. Ciężki temat, ale mieliśmy. No ale widzisz, to przypomina nam to, że po prostu cały czas się rozwijamy. Jodiak. Jabłko, których nie wiem. To masz tak jak ja. Po prostu ja się śmieję, bo mam zawsze mówiła, że była ze mną w ciążki, to jadła bardzo dużo jabłek, ale tego po prostu ja nie mogę, bo nawet koło mnie ktoś je jabłko, to ja odchodzę jak papierosy. Ale no jakoś z jabłkiem sobie nie po drodze ze mną. No zdarza się tak, to jabłko to jest tylko jabłko, nie? Ale generalnie ja też nie za bardzo przepadam. Choć muszę powiedzieć, że jak są musy jabłkowe na przykład, to tam czasem gdzieś tam skupę. No dobra, to masz bardziej nadzieję. Dobrze, kajak. Kajak. Klub. A pierwsza myśl to? O Górniku już mówiłeś, jest jakiś taki... Ale klub, no... Generalnie klub, no wiem, rozumiem. Klub, ja mówię na przykład o moim klubie. No zgoda. Że pierw była szkółką, później przeorganizowaliśmy się na klub. I już ta szkółka, to była soccer, co mówiłem już wcześniej. Tak. Jest klubem, także... No ja pamiętam, jak to wypadałeś kiedyś. Pamiętam, jak to wszystko rozkowało. Pamiętam, jak te pierwsze treningi prowadziliście. Nawet to miałem okazję oglądać. Teraz 18 chłopaków było na pierwszym treningu, jak zaczynaliśmy, a teraz jest około 90, także jest postęp. Postęp jest niesamowity, wiesz, już pomijając wyniki sportowe, ale też sama otoczka wokół tego klubu jest bardzo pozytywna. Jak no gdzieś już nas tam znają, rozpoznają też. No wiesz, raz, że barwy bardzo takie charakterystyczne. A to też był taki przypadek, bo to, tak w sumie to żona wszystko wymyśliła. Z projektantką wnętrz, no to gdzieś tam zaprojektowała nam też
tak mówię, pomóż coś, żeby prosta rzecz. No, tam biało-czerwona tak. Barwa piłka, nic tak. skomplikowanego, a zostaje. Ona zostaje w pamięci i to charakterystyczne jest na tyle, że dzisiaj jak ktoś mówi... Widzisz, ile ta żona... Pomaga. No tak. Od samego początku, ona do Z. Zobaczymy, co powiesz na Z. Czekaj, coś na muszę. No dobra, nie, to czekaj. Najpierw będzie L jak? Lotnictwo. Aha. To jest pasja mojego syna. Na 17 lat zrobił licencję na szybowce, co tydzień go wchodzimy na lotnisko, lata. Jest to się podobny, że ma taką pasję. Nie? No to jest coś niezwykłego, wyjątkowego. Koledzy z klasy, czy gdzieś tam mają inne zainteresowanie, którym ja na przykład nie chciałbym. Ma lotnisko takie inne. A skąd mu się to wzięło? Jak to się zaczęło? Co, od małego gdzieś na komputerze, na symulatorach, już na, pamiętam, nie pamiętam, które to były rodziny, 12, że do Poznania jechaliśmy na symulator Boeinga, na pół godziny, 5 godzin jechałem do Poznania, żeby sobie młody polatał. I on tak na symulatorach gdzieś tam, no tak się wkręcił i później gdzieś porozmawiałem w Siewoźnicach tam ze stowarzyszeniem, gdzie tam znałem prezesa i zapytałem się, czy w tym wieku może przyszedł. No i teraz go gdzieś tam chwalą i coraz pnie się coraz wyżej, także. A to jest forma taka sportowa, czy taka bardziej rekreacyjna? Jak on się tam w tym odnajduje? Nie, to jest na razie rekreacyjna, bo to te stopnie tego, żeby móc latać, ale już jest, ma tą licencję, że może sam już latać szybowcem bez żadnego instruktora, bez tego teraz gdzieś tam próbuje, że robi licencję, która będzie mu pozwalała, że samolot go ciągnie, także i startować, także no fajnie to. No widzisz, nawet nie wiedziałem, że to tak skomplikowane jest. No nie, jest bardzo dużo egzaminów, chyba z 9 przedmiotów musiał zdać, żeby w ogóle być dopuszczony do lotów, także do egzaminu do lotu, także to jest na pewno trochę trudniejsze niż prawie jazdy. Ale to jest ciekawy wątek, o którym chętnie z Tobą porozmawiam jeszcze przy jakiejś innej okazji. Teraz za to poproszę Cię o to skojarzenie na tą najbardziej taką niewdzięczną literkę. Wujak. No to żeśmy zaskoczyli. Widzisz, staram się jak mogę. Łopata, do której zawsze mówiłem, że nie chciałbym pracować ciężko fizycznie, że będę robił wszystko, żeby gdzieś tą przysłowiową łopatą nie robić. No i na razie się udaje. No ale widzisz. Łopata to też może być bardzo rekreacyjne. Ale to takie pomięci. Nad morzem gdzieś w piaskownicy, w piasku. Wymyślone, ale to, pierwsze takie jak mówisz. Widzisz, freudowska metafora często mówiła, jak się kiedyś na psychologii uczyliśmy, że to są najważniejsze pierwsze skojarzenia. Wyszła łopata, no gdzieś to musi w głowie tkwić. No. Inna sprawa, że pewnie jak na plaży z dziećmi bawiliście się dawniej, to ta łopata... Ale to była łopatka. No dobra. Okej. Okay. M jak? M. Mama. I powiem, to jest naprawdę piękna rzecz, bo niemal 100% osób, z którymi właśnie przerabiam abecadło, mówi M jak mama. No, ja w ogóle inaczej, bo mnie mama wychowywała od 6 roku życia sama, także jego tata, jak ja mówię, to już jest tatą tak naprawdę. No to jak miałem 14 lat, także to, ale przez większość dzieciństwa byliśmy z bratem wychowywani przez samą mamę. No i to taki trudny okres, bo to takie okres dojrzewania, prawda? To pierwszy taki etap. Tak, no i widać, wyszliśmy gdzieś tam na ludzi. No słuchaj, to nawet nie ma co mówić, rozmawiając z Lisenszy na temat twojej osoby. To ani razu nie usłyszałem nic złego, wszyscy właśnie bardzo pozytywnie. A, to nie wierzę. No wiesz, słuchaj, może niewłaściwych osób pytałem, ale, ale prawda jest taka, że no, dużo ludzi o tobie mówi bardzo pozytywnie. W różnych kontekstach, to nie zawsze tylko związane jest z piłką nożną, prawda? No staram się, żeby to gdzieś tak być postrzegane, ale jak wiadomo, no wszystkim się nie dochodzi. No to jest prawda. L jak? Narty? Jeździsz? Nie, nie jeżdżę. Ja nie lubię nawet. Nie, ja się śmieję, że mogę na jabłuszku jeździć. A zresztą ja jestem po dwóch rekonstrukcjach, bym zadał krzyżowy, nigdy mnie nie ciągło, ja mam problem z kolanami. Ja jakoś nie lubię zimy.
Przepraszam. Nie, no to słuchaj, ja ci powiem, ja właśnie cierpię zimy, nie? Także tutaj możemy pójść w jednym torze. Nie, serio, ja nie cierpię. Nie, ja sporty zimowe ani nie oglądam, ani nie ciągnie, żeby jakoś uprawiać tych. No nie, ja mam kilka ulubionych akurat takich dyscyplin zimowych, ale to wiesz, wynikało raczej z tego, że jak nie było dawniej tylu telewizyjnych programów, gdzie można było pooglądać sportowe rzeczy, to było to co telewizja. Wtedy najczęściej były właśnie zimowe sporty. No w tym okresie trudno znaleźć, wiesz, rozgrywki piłkarskie, prawda, na przykład. Nie, do zimowych sportów nie ciągnie mnie, ani nie lubię oglądać. No dobra, będę wiedział, kogo następnym razem, jak nie będzie co robić, wyciągnąć na rozmowę, jak będą jakieś igrzyska czy mistrzostwa w skokach narciarskich. Najczęściej wtedy wszyscy siedzą przed telewizorem. Słuchaj, o jak? Okręgówka. No, nie, nie, teraz mi tak wpadł. To jednak się musisz już po nocy. No wiesz, pierwsze nie przygotowałem się, nie wiedziałem o co będę pytany, także przyszedłem tutaj. No właśnie widzisz, to nie, to właśnie ciemno. O to chodzi, żeby się nie przygotowywać. Trochę zaskoczony, ale no na o. Nie, okręgówka, no niech będzie. No dobra, a powiedz w takim razie, no ja wychodzę z założenia, że to pierwsze skojarzenie to takie typowo z tych freudowskich metafor, że to jest coś, co chodzi gdzieś tam w głowie, bo to właśnie chodzi też i w tej zabawie. Mówisz okręgówka, no to proszę takie wrażenie, że jednak ci się to śni po nocach. No bo w tamtym roku byłem, teraz wrócimy z powrotem. No widzisz, ale tamta okręgówka była dużo słabsza od tej, która będzie teraz. No tak, no dużo, nie? Teraz będziecie naprawdę się musieli postarać, żeby wygrać grupę, chcąc awansować dalej. Tak, musi być drużyna, żeby tam wystartować. Nie, chyba aż tak źle nie będzie, nie? No zobaczymy, jak to się poukłada. Życie pokaże. Dobra, to poczekamy, bo gdzieś tam plotki chodzą, że w czerwcu się wiele wyjaśni. No, też tak słyszymy. Okej, a powiedz, tak na chwilę odskoczę od tej okręgówki, chociaż to też związane trochę z tym. Mamy stadion na taką całkiem fajny, prawda, jak chodzi o płytę boczną. Całkiem taki sobie do niczego już, jak chodzi o płytę główną. Nie mamy jakiś stadion? No właśnie tak staram się, wiesz, nawiązać do tego, żebyś sam powiedział. Chyba nic nie mamy tak naprawdę, no a jak mamy, to jest niedostępne dla, no to jest chore, nie, bo to jest niedostępne dla klubów, bo nie stać się, żeby korzystać z tego. No jasne, też nie chcę nic głośno mówić. Zresztą jak rozmawiamy z trenerami, mhm. Rozmawiałem też, bo umawialiśmy się tam na staż z trenerem, z którym był tu na obozie i usłyszał, jakie my płacimy stawki za trenowanie, za boiska. No, a zresztą każdy się łapie za głowę, że to jest niemożliwe. Nie? To jednak jest możliwe. Najgorsze to jest to, że te stawki są naprawdę, jak tak analizowaliśmy miasta wielkości Wałbrzycha, nie, porównując z Polską, to jest najdroższe miasto w Polsce, tak. I to mamy po prostu już teraz trochę większy obraz, jak te inne drużyny. Tu też mówimy o czwartej lidze na przykład, tak, dlaczego tak. Jesteśmy w tym miejscu, a nie gdzie indziej. No te drużyny nie mają takich opłat, albo nie mają opłat za wynajem stanu. Tam gminy czy miasta pomagają tak, że to jest dla ludzi. Tak. O, to jest I dla tych drużyn, które są z tego miasta, a u nas jest to. Dokładnie, ja też wychodzę z założenia, że to jest autopromocja miasta, prawda? I to powinno być tak zrobione, żeby ten klub mógł z tego czerpać. Jeden z działaczy bardzo wysokiego szczebla w polskim związku powiedział, że moja drużyna fajnie gra w piłkę, młody skład, ale macie pecha, co kto rządzi, bo nie chce piłki robić. No, to masz rację. Ja też to słyszałem od różnych osób. Pejak. Pejak piłka. Tylko teraz powiedz jaką? Szmaciada, gumowa? Koszykówka. Koszykówka, tak. Tak, jestem fanem NBA. No widzisz, to coś takiego nowego zupełnie. To na co dzień tylko nie, a ja zawsze nawet jak kiedyś PlayStation czy grało, to wszyscy FIFA i NBA tam gdzieś tam. Także ja fanem, a tych lat 90. gdzie jeszcze chodziłem na ogrodową, to spóźniało się człowiek na lekcję, bo oglądał finały do 5 rano. Było tak wtedy, no ten kto można było powiedzieć. Te składy
lat 90. w NBA, to znam na pamięć do dzisiaj. A to widzisz, ja też nawet jak wspominam o NBA, to o tamtych latach, nie o tym, co było. Nie, nie, ja te lata Chicago, Houston, Nowego Jorku. No dobra, dobra, spoko. To jest rzecz, która, no myślę, może niektórych zaskoczyć, bo wszyscy cię znamy i kojarzymy z piłką nożną. A tutaj taka ciekawostka, kto cię zna, to wie. Ale w telewizji wolę na przykład tam oglądać zamiast polskiej ligi czy jakiejś tam meczu w jakiejś słabszej kategorii, to wolę się włączyć sobie NBA. No, jest jakaś rozrywka, przynajmniej się nie musisz męczyć. Tak jak ja ostatnio na finale Pucharu Polski, nawet pojechałem do Warszawy na ten mecz, zobaczyć dzieci chciały, wycieczkę zrobiliśmy. I ja się chyba nigdy tak nie wymęczyłem, jak wtedy oglądając ten mecz. Dokładnie. Dobrze. Kolejny dziwoląg literowy. Kujak. Nie się słuchaj, dzisiaj ktoś mi powiedział... Pierwsze skojarzenie. To mnie się skojarzyło z kulturalnym, nie? Nie, nie, nie. Idźmy dalej. O, pierwszy raz pas. Muszę coś wymyślić na takie omijanki. Na takie pauzy? Tak. Erjak. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy tak na szybko tak naprawdę. Odśmieliłem cię chyba. Jakbym wiedział, co by się przygotował. Ale to się nie da przygotować, to właśnie jest, na tym polega cała ta zabawa słowna. Pierwsze skojarzenie do literki. Tu musisz po prostu zaufać swoim emocjom. Jak rower? No, no i dobra, teraz jeździsz? Jeżdżę, ale rzadko, kiedy mam czas. I tylko naprawdę ciepłe dni, a że mam mało czasu, to... Rzadko, ale i zimno sami z tym. No to wiesz, to jest zawsze jakaś atrakcja, nie? Chociaż ja byłem taką anegdotę. W tamtym roku jechałem z synem ode mnie, mieszkał tam na Milanowie, to tam przez całą strefę i na działki, na zawsze, to jest jakieś 10 km, nie się wraca, ale jest po lekką górkę. Tak. Siadłem tam na przystanku, a są krąży dookoła przystanku. No i znowu jest gości na rowerze, na kolarce zatrzymuje się, patrzę, to Marek Kibulski. Bo on jest stary kolarz, on robi więcej kilometrów rowerem niż ja samochodem. Nie? Tak. No, co ty ci nie? Ja mówię, odpoczywam, a skąd ty wracasz? Ja mówię, tu z działem 10 km, w Batystonce, Świeradołu. A, no proszę. To jest, no, jeśli chodzi o to, no to rower, no może być rower. No to jest taka, wiesz, fajna odskocznia od wszystkiego. Właśnie o takie anegdotki możesz po drodze gdzieś tam sobie przypomnieć. No dobra. Przypominam, że Marek jest trochę starszy. To już nie będziemy tego jeszcze mówić, to jest drobiazg, słuchaj. Grunt, że miałeś przygodę i miło ją wspominać. Jest trochę dalej niż na działki na podzach. Prawda. S. Jak? Jak spadek. No tak, no ale tu widzisz, cały czas krążymy, bo no, to się dzieje. No, przed treningiem tak, że mówię piłka, no ja coś żyję piłką cały czas, no to tak, sport, spadek, no sport, no człowiek związany całe życie ze sportem, no. I tak jak teraz ja patrzę nawet na tą młodzież, która jest teraz i gdzieś w wieku 12 lat trzeba uczyć dzieci biegać do przodu, a do tyłu już nie mówię, no to w naszych czasach to było nieporozumienie, to wypływało podwórko, a... A ich wychowują treningi, jak mama przywiezie raz na godzinę w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu i później siedzą w domu. Tak, to jest prawda. I tu sport to powinien być w szkole, nie, 5 razy w tygodniu, 5 godzin WF-em, a nie 2. No to i tak dobrze, że chociaż teraz niektóre klasy mają już codziennie ten WF. Chociaż tak, tyle, może nie? Jak ja widzę w 1-3 klasach, panią od WF jest wychowawczyni w Krajusie Polskiego. No nie, bo tutaj masz trochę inny system nauczania, tutaj nie ma dodatkowych nauczycieli od WF w tych klasach niż rzeczywiście... Ale to są największe, najważniejsze okresy. Mój syn, który w tej chwili jest w trzeciej klasie, opowiada, że WF mają na placu zabaw. Siedzą sobie, wiesz, często w jakichś miejscach, gdzie im wygodniej, dobrze się bawią, nie? No,
Dobra, Tyrak. Trener. No to powiedz tak, teraz robisz licencję, chwaliłeś się chwilę wcześniej. Tak, no UEFA A to naprawdę jest ciężki kurs, także no, trzeba było zdawać pierwszy egzamin w Łodzi, gdzie 480 trenerów z całej Polski zdawało, dostało się tylko 200. Także też nie było łatwo i teraz przez 9 miesięcy. No dobra, a na czym polega taki egzamin ewentualnie i potem jak ten kurs dalej przebiega? Egzamin był testy i pisemne, plus robienie tam na dane tematy konspektów i to było oceniane. Jak mówię, był przesiew niesamowity, nas nie spodziewaliśmy, że aż tyle ludzi odpadnie, że to bardziej. Nawet mogę powiedzieć, że z Gdyni do nas przyjeżdża na tych chłopak, bo u nich się nikt nie dostał i do nas ma najbliżej na Dolny Śląsk, pewnie to też gdzieś tam o czymś świadczy. No, kurs trwa 9 miesięcy, od zjazdów prawie 2 razy w miesiącu, każdy weekend wyjęty z życia tak naprawdę, bo to jest po 9 godzin wykłady plus praktyka, pisanie pracy dyplomowej, egzaminu końcowego, także też mi dużo pomógł separacie Mieski, gdzieś tam od niego dałem materiały, też no, gdzieś 2 lata temu robię, także no, jest co robić, tak? No dobra, ale to ci pozwala potem? Prowadzić zespoły do drugiej ligi. Czyli już potem tylko kwestia tej licencji z dodatkiem UEFA pro. To jest wysokie progi. Nie no, myślę, że jesteś ambitny na tyle, że prędzej czy później to zrobisz, nie? Nie mam związanych aż tak planów z karierą trenerską. Ale to jak zrobię, to już tak będę zadowolony, bo to jakiś cel sobie założyłem i próbuję go realizować, ale dalsza kariera. No dobra. To może się kiedyś zmieni, nigdy nie wiadomo jak to będzie, prawda? Ale na ten moment nie planujesz jeszcze takiego przeskoku. No to teraz może coś ci wpadnie do głowy przy literce UJAK. Była jedna mijanka, musimy się zatrzymać i dokończyć. No tylko teraz jaki to układ może być? Taneczny? Czy może jakiś inny? Nie lubię jak są właśnie jakieś układy, tylko wolę jak ktoś dochodzi do celów jakiś swoimi siłami niż przez jakieś tam koneksje i ten tak mi się trochę teraz na szybko skojarzyło. No ale to tak jak mówię, to na szybko skojarzenia są zawsze zdecydowanie lepsze. Marcin, V jak? Wiktoria. A proszę, to jest ostatnio bardzo mocne. V jak Wiktoria, no i zwycięstwo, tak? No. Który trener nie lubi i człowiek zwycięża, nie? To gdzieś się posmakowało się gdzieś tam przez ostatnie 2,5 roku, gdzieś zwycięstwo fajnie ten. Ciężko od tego odzwyczaić. A powiedz w takim razie, bo wszyscy to lubimy, to prawda, ale dużo ich było ostatnio. A może jest jakieś takie najbardziej przez ciebie wspominane? No wszystko, nawet taki awans, bo też no, z kierownikiem zapartym wcześniej, czy ostatnio, że zrobiliśmy 3 awanse z rzędu i teraz spadek, nie? Ale jesteśmy na plusie, no, nie przejmij się, bo jak była jeszcze druga drużyna w Górniku, no to jeszcze jak była czwarta liga, jak była druga drużyna, no to my sobie tam graliśmy, bo odpowiedziałem za tą drugą drużynę, no to z B-klasą odsłonił do A-klasy. Tak. Za klasy do okręgówki i z okręgówki do czwartej ligi. No i teraz jak będzie spadek, no to ale jesteśmy na pulsie, kto trzeba się mówi. No dobrze. Ale każdy awans fajnie smakuje. No. No zawsze to cieszy, nawet z takiej B-klasy, no to jest zawsze, jak się widzi radość chłopaków, bo gdzieś tam każdy poświęca czas, zdrowie i tak naprawdę czas z rodziną, zamiast spędzić, jedzie na to boisko, gdzieś tam daje z siebie wszystko i później jest jakiś taki właśnie
wisienka na torcie, no to cieszy. Pewnie, że cieszy i to bez dwóch. Zresztą te fety takie nawet po klasie czy po okręgówce, bo to fajnie wspominać. No pewnie, to jest taka historia, która zostaje z nami na długo. Zobaczymy, jak nasi kibice zachowają poznatnie. Nie, no słuchaj, tak uczciwie może i nie będzie tutaj czego świętować, nie będą zadowoleni, ale jednak docenić trzeba to, w jakich warunkach gracie i jakie wyniki osiągacie. Warto tutaj docenić fakt, że gdyby nie reorganizacja ligi, to utrzymalibyście się w tej czwartej lidze. Czyli to nie jest tak, że się zespół całkowicie, wiesz, rozsypał i przegrywa mecz za meczem, tylko po prostu no, tak się złożyło, że akurat trafiliście do tego sezonu. Był do pierwszej rundy budowany cały czas. Ale to widać, wiesz, czasami, że jeden mecz wyszedł dobrze, drugi trochę gorzej, potem znowu dobrze, potem znowu coś gorzej, tu gdzieś ktoś odpadł, tu ktoś przyszedł, generalnie tak całościowo. Z pierwszego zdjęcia, jakiego zrobiliśmy przed sezonem czwartej lidze, do pierwszego meczu drugiej rundy 8 zawodników nie było. No widzisz. Odpadł. Także, no a zamiast nich doszło 5 minut, także no, to sam każdy, no wszyscy mówiły samo sobie za siebie, nie w jakich warunkach. Gdzieś tam pracujemy, ale to nie każdy wie, nie każdy wie o co chodzi, tylko każdy patrzy na suchy wynik i no, no wiesz, o suchym wyniku się pamięta najdłużej, ale będąc w klubie tego nie można w ten sposób, prawda, kategoryzować, masz taki zespół i musisz nim grać. Docenić trzeba fakt, że grając z zawodnikami mającymi 16 lat jesteś w stanie zrobić wyniki, no to jest coś, no mimo wszystko. No fajnie, że tym młodzi chłopcy są wprowadzani i sobie radzą. Gdzieś tam wiemy, że mają jakieś tam propozycje na 9. No i bardzo dobrze. Jakieś testy do klubów z centralnych lig, także no gdzieś to widzi ktoś. To znaczy się, że dobrą pracę wykonujecie tutaj w klubie i to trzeba cały czas doceniać. Spadek jest tylko jakby jakąś tam koleją rzeczy, być może... No może lepiej spaść robić krok w tył i no później gdzieś zrobić dwa do przodu niż może... No zobaczymy. No dokładnie, dokładnie też tak myślę. Tu nie ma co nawet chyba dywagować. Będzie, warto to zatrzymać, przełknąć, pójść dalej do przodu, nie zwracając uwagi na okoliczności, bo załóżmy spadniecie, a uda się później na przykład uzyskać dobry wynik i awansować, to będzie jeszcze bardziej cenne. Tym bardziej, że okręgówka będzie naprawdę silna. Wujak. Jak wypadek. No pamiętam. No, na meczu to, wtedy byłem akurat. No to od razu pierwsze skojarzenie do dzisiaj. Tak. Odczuwamy zdrowotnie i psychicznie to cały czas będziemy. To było takie pierwsze skojarzenie. Mocno takie, wiesz, deprymujące wszystkich. Zupełnie przez przypadek pocztą pantoflową dotarło. I nikt do końca wierzył, że to prawda tak w ogóle, nie? No ale jak się udało nam przeżyć, bo sprawcy nie. Jakoś. Tuż przed domem, nie? No, 50 metrów od domu. Nie zdążyłem skręcić do domu. No do dzisiaj, jak wyjeżdżam z domu pierwsze drzewo, to wisi krzyż tego chłopaka, który nas zbierał. Tak, to jest chyba najbardziej przykre. Dobra, to wróćmy może do tych przyjemniejszych wspomnień. X. X? No. Jak? Nie masz innych. To jest tylko polski alfabet i to jeszcze bez niektórych znaków. To już rysunki, no nie ja go wymyśliłem. Nie wiem, X-Factor. Ostatnio jakiś tam powtórko oglądałem. To takie pierwsze, dla mnie nie wiem o co chodzi. Czy to ważne? Fajnie się to oglądało wtedy. Tak, Archiwum X było. A, to dobry serial. Tak, serial. No też fanem seriali jest. No to widzisz. Wiele wspólnego w takim razie ma. A ostatnio jaki oglądałeś? Fałę. To tego jeszcze nie widziałem. A to na Netflixie, chyba specjalnie z Izraela. A to już, wiesz co, chyba jak to jest to, co myślę, to już nie pierwsza osoba to chwali. Ja sobie ostatnio oglądałem Mgłę akurat. To nie, ja mam w ogóle mało czasu, ale jak gdzieś tam mam niedzielę, czy gdzieś tam więcej czasu, no to jak już oglądam, to tak z 5-6 naraz. Rzeczywiście, no to nie opłaca się po jednym i zostawiasz tego na później. To dlatego na przykład, bo z racji tego, że jestem też fanem Gwiezdnych Wojen, oglądałem ten serial. Taki serial Mandalorianin jest teraz na Disney Plus. To syn oglądał co tydzień, ja powiedziałem, że poczekaj, nie spoileruj, obejrzę jak się skończy, bo wtedy wszystkie odcinki naraz będą dostępne, nie? Różnica między Disneyem a Netflixem jest taka, że na Netflixie jak wchodzi nowy sezon, to od razu masz wszystkie odcinki, a tam były puszczane co tydzień, wiesz? No, także no, bywa, dobra. Zostały nam dwie. No to myślę, że sobie już poradzisz.
Już zostawimy te takie, wiesz, o coś tam. Dobra. Y, jak? No to już... Zostawmy. Y. Co tu można wymyślić? No. Y to taka niewiadoma. No taka niewiadoma. No to taka niewiadoma, co czeka miłość czerwca, także zobaczymy. Aha, I zobaczymy co dalej, tak? Tak. No dobra, faktycznie. Dobrze by było. Myślę, że na zajawkę to wrzucimy. Tak? Aha, no to dobrze. Z jak? To będzie już nasza ostatnia literka. Z. Już zwycięstwo było, nie? Tak, przy Wiktorii. No, ale po polsku. Zespół. O zespół, który, tak, zespół, który tak naprawdę mówię o Górniku, który gdzieś tam się zbudował 4 lata temu od 3 seniorów, którzy zostali w Górniku. To był chyba Adaś Niedźwiecki, Dawid Rosiński i Mateusz Sobiesiewski. Tak. A resztę, na pierwszy mecz pamiętam, tramkarzami pojechaliśmy z tych 3 seniorów. Dostaliśmy chyba gdzieś w Mrowicach 7-1. Tak. Było. Pamiętam to do dzisiaj. No i tak po tych 4 latach udało się zbudować to co jest to, co dzisiaj, tak. Bo tak naprawdę nikt mi nie przeszkadzał, robiłem to tak naprawdę na własną rękę. Człowiek na Messengerze, na telefonu, żeby miał to ponagrywane, wszystko, do kogo dzwonił, kogo prosił. Kto wrócił, no to każdy sobie może sprawdzić. No, zaczynałem od wychowanków, bo wiedziałem, że jak nie wychowankowie, to kto może pomóc temu klubowi, tak? W takiej sytuacji, jakiej był. Najłatwiej zawsze namówić kogoś, kto się tutaj wychował. Marcina Smolczyka jeszcze w Akrasie namówiliśmy na początku jeszcze, gdzie ten okres był pandemiczny, co zamknęli ligę, chyba w połowie. No tam kilku takich chłopaków. No później już takim przełomem było, jak mówiłem, tego Sławka Orzecha i Damiana Chwalskiego, gdzie wrócili do klasy z trzeciej ligi, tak naprawdę. Tak, tak. Był taki przełom, że można było do nich już kogoś dobrać, już było jakiś trzon i to się zaczęło tam przez 4 lata. No i do dzisiaj jest, powiem, w szatni jest taka jak rodzina, nie? Fajna. To wy przeżywacie jest wszystko od nawet teraz, gdzie te wyniki i wiemy, że jest, w niektórych momentach było ciężko czy coś, no to trzymają się razem. Słuchaj, no prawda jest taka, że rzeczywiście jest jak jest, wyniki są jakie są, trzeba się cieszyć z tego co jest. Czasem nawet trzeba skrytykować, jak się widzi, co się widzi. No to życie jest niestety bardzo brutalne w takich przypadkach. Ale prawda jest taka, że o tym, że drużyna się nie utrzyma w lidze, było wiadomo chyba nawet od samego początku, jeszcze przed pierwszym meczem. No, ale to też, tego nie chciał głośno też mówić. Chyba zarząd też zobaczył to też po pierwszych meczach, jaki jest poziom i jakie są kominy płacowe tak naprawdę w tych drużynach, z którymi gramy. Tak powiem szczerze, że trzech zawodników z jednej z drużyn czołowych czwartej lidze zarabia więcej niż wszyscy miesięcznie w Górniku. To jest taki poziom. No, też rozmawialiśmy z 16 chłopakami przed sezonem, gdzie tam chcieliśmy iść do drużyny, ale wszystko się rozwijało. To jest najbardziej smutna historia, tak kończąc naszą dzisiejszą rozmowę. Marcin Domagała dzisiaj spotkał się z nami, jak zawsze, od kafe pod pretekstem. No nie chciał Marcin dzisiaj spróbować najlepszej kawy, jaka jest tutaj serwowana. No to widzisz, to jest następna rzecz, o której nie wiedzieliśmy, już wiemy. Przy jakiejś innej okazji zobaczymy, co nam jeszcze Marcin zdradzi. Dzisiaj wobec Adle naszym gościem był pan Marcin Domagała. Dziękuję. Dziękuję wszystkim, do widzenia. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.